się narodziną naszego bohatera, Rudolfa, czcigodny księża, szanowna pani starosto, panie, panowie, oficerowie, podoficerowie, szeregowi Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele służb mundurowych, panie, panowie, droga młodzieży. Deszcz, jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełmy kryje rdza. Śpiewały przed laty słowa znanej piosenki, znanego zespołu Czerwone Gitary, starsze pokolenia Polaków. Piękna, wzruszająca piosenka. W dalszej części słowa mówią deszcz, jesienny deszcz, bębni, hełm stal, idź, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. 77 lat temu swoją podróż gdzieś w nieznaną dal udał się młody żołnierz oddziału Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Frelonego pseudonim Bartek. Udał się Rudolf Mojeścik. Wtedy, kiedy to się stało, we wrześniu 1946 roku, miał za sobą 17 lat i 5 miesięcy swojego życia. I był najmłodszy wśród tych blisko 100 żołnierzy oddziału NSZ Bartka, którzy gdzieś pod Baranią Górą wchodzili wtedy na stopnie zielonych, ciężarowych samochodów z plandekami. Wtedy wszyscy oni, także Rudolf, wierzyli w to, że wyjeżdżają na zachód. Wyjeżdżają na zachód, gdzie będą u boku generała Andersa kontynuowali walkę jak Wojsko Polskie z systemem komunistycznym. I żaden z nich nie wiedział, że wszyscy jadą na miejsce likwidacji, na straszliwe miejsce śmierci, wybrane już przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i UB w Katowicach do tego, żeby tam ich wszystkich uśmiercić. Grupę Rudolfa Mojeścika przewieziono na teren poniemieckiego lotniska Altgrodkau, dzisiaj stary Grodków, pod Grodkowem na Opolszczyźnie. Umieszczono ich w drewnianym baraku. Dzisiaj już wiemy, że pod tym barakiem założono także 7 min, potężnych ładunków wybuchowych, które połączone były kablem elektrycznym. Wokół baraku, o czym nie wiedzieli żołnierze NSZ-u, w lesie czekali już komunistyczni oprawcy, gotowi do dokonania swojego zbrodniczego dzieła. W chwili, kiedy partyzanci spożywali kolację, nastąpił potężny wybuch, który uśmiercił naszych bohaterów. Dla pewności ci, którzy stali w lesie, strzelali jeszcze. A dowodem na to, że tak było, są ślady po kulach na czaszkach i na kościach tych, których tam w starym Grodkowie odnaleźliśmy. Oprawcy szybko zabrali szczątki, umieścili je w kilku dołach, zasypali je, wyrównali, spalili rzeczy, które do nich należały. I na tej polanie śmierci w starym Grodkowie na lotnisku zapadła
grobowa cisza. Każdy, kto tam chociaż raz był, wie, o czym mówię, bo to miejsce i dziś przeraża tą ciszą, która tam panuje. Rudolfa Mojeścika znaleźliśmy po wielu latach, wiosną 2016 roku, kiedy przyjechaliśmy na poranę śmierci. Przez kolejne dni, tygodnie ziemia zaczęła ujawniać swoją mroczną, straszliwą tajemnicę sprzed lat. To wtedy, tam na wiosnę 2016 roku, najpierw z ziemi wyszedł, pojawił się orzełek wojskowy z czapki, orzełek w koronie. Potem był to krzyż harcerski, potem był to ryngraf z Matką Boską Częstochowską. Takie ryngrafy nosili ludzie z udziału Bartka, jak widzimy dzisiaj na piersiach Poczty Sztandarowego. A potem widzieliśmy fragmenty, fundamenty tego wysadzonego w powietrze baraku, a potem już były szczątki. Doły śmierci ze szczątkami naszych bohaterów. Rudolfa odnaleźliśmy w dole numer 8. To dół, gdzie złożono szczątki kilkunastu żołnierzy. Rudolf był w tej warstwie najgłębszej. To oznacza, że ci, którzy go tam umieścili, włożyli go tam jako jednego z pierwszych. Wtedy, w 1946 roku. Także w tym dole, stosunkowo niedaleko od miejsca, gdzie były szczątki Rudolfa, był także taki dzień, kiedy odnaleźliśmy fragmenty munduru. Pewien największy fragment miał przy sobie, czy w tym fragmencie znajdowała się kieszeń munduru. W tej kieszeni natomiast metalowy przedmiot skorodowany, który po oczyszczeniu dało się otworzyć. Po otworzeniu okazało się, że w środku mamy fragment gazety, a tam ktoś na tym niezadrukowanym jeszcze fragmencie gazety pisał słowa piosenki, które w Polsce wszyscy doskonale znamy. To są słowa, którego refren brzmi: wróć Jasieńku, z tej wojenki wróć. Nieskończony fragment. Tak jakby ktoś może pisał go wtedy, tej ostatniej nocy przed wyjazdem na zachód. Nie powrócił ani Jasieniek, ani Karol, ani Franek, ani Antoś, ani Rudolf. Nie powrócili wtedy. Oni powracają teraz w wolnej Polsce, bo wolna Polska o nich się upomniała. Wraca po nich w różne miejsca. Miejsca kaźni, miejsca represji, miejsca śmierci. Odnajduje, identyfikuje, wkłada do trumny, żegna modlitwą i honorami, które są naszym bohaterom przynależne. Dzisiaj w Górkach Wielkich do domu powraca Rudolf Mojeścik. Powraca ze swojej podróży gdzieś w nieznaną dal. Powraca ze swojej wojenki, jak mówią słowa piosenki. Spoczywaj w pokoju, młody żołnierzyku. Do salwy honorowej! Trzema! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Zabezpiecz broń!